Z okazji 150-lecia istnienia wodociągów raciborskich został powołany zespół do organizacji jubileuszu. W skład zespołu wchodzi Marcin Węgrzynowski, Beata Styrnol, Ewa Pośpiech, Basia Gąska i Daria Kujbida. Przygotowania do obchodów jubileuszu trwają tak naprawdę od początku roku. I co, jakie zadania wykonywaliśmy, to może przekażę koleżance, niech parę słów powie na ten temat. W ramach jubileuszu powstał szereg projektów. Przygotowaliśmy specjalną monografię, która opisuje życie naszych pracowników dawne, ponieważ wypowiadali się w niej emeryci, a także obecni pracownicy. W ramach obchodów mieliśmy już uroczystość przeznaczoną dla naszych emerytów, na której spotkaliśmy się z prawie 40 osobami, którzy bardzo z przyjemnością odwiedziły ponownie wodociągi. Kolejnym wyzwaniem były specjalnie przygotowane gadżety dla naszych pracowników, w skład których wchodzi na przykład piwo raciborskie, wyprodukowane specjalnie dla nas o specjalnej nazwie jubileuszowe. No to może ja. Proszę. Ja powiem też o ciekawym projekcie, który zaproponował nasz kolega Marek. Postanowiliśmy posadzić drzewo i upamiętnić to kamieniem razem z tabliczką znamionową. Także tutaj jemu też podziękowania za inicjatywę. Słuchajcie, każdy z nas miał przywdzielone jakieś zadania. Moim zadaniem było jakby dostarczenie takiej części artystycznej, w której dziewczyny i chłopcy będą mieli troszkę z boku coś innego do zabawy. Chcieliśmy również nagrodzić pracowników z najdłuższym stażem. To będzie dla nich dziś niespodzianka. I pakowanie prezentów odbywało się nawet dopiero dziś.